Jak sprawić, żeby dewowanie prowincji kosztowało jak najmniej? Jakie budynki w jakich prowincjach stawiać? Oraz jak budować kraj pod kątem multiplayer czy single player, bo macie na to ochotę. Awe, tu Lukas, taki typ, co ma trochę doświadczenia w tej grze, więc wie co mówi. Na początku powiedzmy sobie, czym różni się gra Tall od gry Wide. Gra Tall to taka gra, w której nie za dużo podbijamy i skupiamy się na maksymalnej optymalizacji prowincji, które posiadamy, a gra Wide opiera się przeważnie na blobowaniu, czyli podbijania wszystkiego wszędzie dookoła, przeważnie prowadzącego do łóżką questa. Swoją drogą, jeżeli chcecie zobaczyć poradnik do gry White, dajcie mi znać w komentarzu i zostawcie lajka pod tym materiałem. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Wraz z Enebą przygotowaliśmy dla was konkurs, w którym są do wygrania aż 3 klucze do ostatniego DLC do Europy Universalis 4, do Emperora. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy wykonać dowolnie chociażby jeden z tych kroków, które tutaj macie, czyli na przykład zasubskrybować mój kanał, dołączyć do Discorda, zarówno mojego jak i Eneby. Im więcej tych kroków wykonacie, tym większa szansa na waszą wygraną. Wszystkie linki do konkursu są w opisie. Do właściwego zrozumienia, na czym polega idea grania Tall, konieczne jest zrozumienie, na czym polega właściwe dewowanie, rozwijanie prowincji. Będę tutaj tych dwóch słów używał zamiennie, ponieważ development to po prostu rozwój. Poziom rozwoju danej prowincji mamy pokazany w panelu danej prowincji, kiedy go wybierzemy. Tutaj dla przykładu Łęczyca. Jak spojrzycie w lewo, widzimy, że dana prowincja posiada 3 punkty administracyjne, 3 punkty dyplomatyczne oraz 1 punkt militarny, co daje właśnie 7 punktów rozwoju prowincji. Obok mamy ikonkę, w której możemy przypisać kolonizatora do jej rozwijania, ale nim nie będziemy się zajmowali, do gry Tall jest to totalnie bezużyteczne. Najbardziej na prawo macie informację, ile punktów Monarchy Points musicie wydać, żeby zwiększyć ilość punktów Deva o 1 punkt. Jak teraz zauważycie, zwiększenie poziomu punktów dyplomatycznych w Łęczycach o 1 spowoduje, że od 1027 punktów zostaje nam odjęte właśnie 50. Jak możecie się domyśleć, dewowanie prowincji ma nam dawać jakieś gratyfikacje. I teraz tak, rozwijanie dewa administracyjnego daje nam głównie tax income, rozwijanie za dewa dyplomatycznego daje nam głównie przychody z produkcji zwiększone, a militarne dewuje się głównie dla manpowera. Jak widać, wartości się zmieniają po postawieniu budynków w danej prowincji, ale pamiętajcie, jest to przeliczane na bieżąco, więc nie musicie najpierw postawić budynku i potem dewować, żeby dostać więcej. Jest to przeliczane na bieżąco. To takie podstawy dla przedszkolaków za nami, a teraz przejdźmy do meritum dewowania, czyli wpływania na właśnie koszty tego dewowania, które tutaj widzicie. Jak poklikacie sobie po różnych prowincjach, one się zmieniają i są zależne od bardzo wielu czynników. Ale na początek trochę matmy. Jak już wspominałem, podstawowy koszt rozwoju prowincji bez żadnych modyfikatorów to 50 punktów Monarchy Points. Powyżej 10 punktu rozwoju natomiast każdy kolejny poziom rozwoju wzrasta o 3% na każde kliknięcie. Procent ten się więc kumuluje i co jeden poziom o 3% wzrasta nam to. I jak widzicie, już wejście na 20 poziom developmentu kosztuje nas o 30% więcej. Sam modyfikator również ulega zwiększeniu, co 10 punktów o 3%. I tak przykładowo, dla 20 punktów developmentu każde kliknięcie powoduje wzrost kosztów już nie o 3, ale o 6%. Powyżej 30 punktów deva już o 9%. To powoduje, że wzrost całkowitych kosztów developmentu potrafi wzrosnąć o bardzo wielkiej ilości. Warto wspomnieć o tym, że bazowy koszt dewowania prowincji może ulec zmniejszeniu poprzez użycie modyfikatora Development Efficiency, który zdobywamy odpowiednio na 17, 23 i 27 poziomie technologii administracyjnej. I jest to bardzo mocny modyfikator, ponieważ dopiero od finalnego bazowego kosztu naliczane są pozostałe modyfikatory na plus, jak i na minus tych kosztów. Omówione przed chwilą kliku dewowania to nie jest jedyny modyfikator, który wpływa na te koszty. Jest mnóstwo modyfikatorów, jak zresztą widać na załączonym screenie, które wpływają na zmniejszenie tych kosztów, ale też i na zwiększenie. I teraz właśnie porozmawiamy sobie o tych modyfikatorach po kolei. Pierwszy i najważniejszy modyfikator, z którym się na początku spotkacie, to rodzaj terenu. Przykładowo na Łęczycy mamy Grasslandsy, kiedy sobie tutaj to znajdziecie, macie napisane. Jest to też przedstawiane w formie graficznej. Z tego co wiem, żeby widzieć ten obrazek, trzeba grać w wysokich rozdzielczościach, przy niskich nie występuje w Europie Universalis 4. Nie wiem, czy nadal tak jest. Wiem, że kiedyś bardzo często mnie pytano o ten obrazek, skąd go w ogóle mam. Jak zauważycie, klikamy teraz na Przemyśl,
i też koszty developmentu się zwiększyły, ponieważ mamy tutaj lasy. Inną formą podejrzenia, gdzie, w jakiej prowincji, jaki rodzaj terenu mamy, jest kliknięcie Graphical Map Mode oraz wybranie zakładki Simple Terrain. Wtedy widzimy, gdzie, jaki rodzaj terenu mamy dosłownie na całym świecie i możecie wszystko sobie podglądać. Jak możecie zauważyć na przedstawionej tabeli, rodzaje terenów zazwyczaj dają nam kary zamiast bonusy. W zasadzie jedynym terenem są farmlandsy, które dają nam bonus do dewowania. Kolejnym modyfikatorem, który występuje już od samego początku w tej grze, jest klimat. I tak sobie zobaczcie, tak samo Graphical Map Mode, zjeżdżamy na sam dół i mamy mapkę Climate. Przykładowo dwie prowincje pustynne od Mameluka, w jednej mamy klimat arid, w drugim temperate i jak widzicie koszty ulegają zmianie. Jak zresztą widać na tabeli, nie ma za dużo tych klimatów w tej grze, ale potrafią masakrycznie zwiększyć koszty developmentu. Oprócz właśnie tych dwóch głównych modyfikatorów środowiskowych mamy szereg innych mechanik, które wpływają na wzrost kosztów developmentu w prowincjach albo ich przeważnie zmniejszenie. Paradox praktycznie co patch tutaj bruździ w tej kwestii, a przed wami właśnie tabela zawierająca wszystkie te modyfikatory. Ja pozwolę sobie przejść przez te najciekawsze albo najczęściej używane. Nowością dla mnie było to, że jako wasal mamy zwiększone koszty dewowania prowincji o 50%, ale ciekawostka, w momencie kiedy przekształcicie się w marchię, modyfikator za bycie wasalem nie występuje. Wszystkie nacje posiadające niezreformowaną religię dostają modyfikator prymitywy, znacząco zwiększając te koszty, czyli Aztecy, Inkowie, plemiona wędrowne. Każdą prowincję też określa współczynnik dewastacji tej prowincji, który na maksymalnej dewastacji daje nam aż 10% kosztów dewowania zwiększone. Obok występuje taki modyfikator jak Prosperity, który na maksymalnym poziomie zmniejsza nam koszty dewowania o 10%. Więcej na temat dewastacji i Prosperity mam w moim innym poradniku, który powinien wam się teraz wyświetlić w górnym prawym rogu. Skoro wróciliśmy do panelu prowincji, mam nadzieję, że jesteście świadomi tego, że każda prowincja produkuje jakieś dobro, które jest różne w każdej z tych prowincji. Wśród tych dóbr są dwa dobra szczególne. Klot, które zmniejsza koszty developmentu o 10% oraz koton, który również zmniejsza koszty developmentu o 10%. Każdy kraj na świecie podlega pod jakąś religię i niektóre z tych religii mają modyfikatory wpływające na koszty developmentu. Przykładowo w prawosławiu mamy ikonę, która zmniejsza te koszty o 10%. W każdej prowincji, która jest naszym state'em, możemy odpalić edykt Local Development Cost zmniejszony 10%. Stolica waszego kraju dostaje modyfikator zmniejszający koszty developmentu 5% za każde 100 punktów developmentu waszego kraju. W estate'ach burgerci, kiedy mają 60 punktów lojalności i 60 punktów wpływu, dają nam modyfikator minus 10 do kosztów developmentu. Są estate'y, które mają przywileje zmniejszające development. Kiedy mamy 3 centra handlowe z danego regionu, pojawia nam się przywilej Exclusive Trade Rights, który zmniejsza nam koszty dewa o 15%. U estate'u kozaków minus 15% we wszystkich stepach. W Indiach u kasty Jainsów mamy minus 5% developmentu. Istnieją chyba tylko dwa sposoby na poprawianie developmentu poprzez wydatkowanie zarobionych pieniędzy. Po pierwsze, możemy zbudować uniwersytet na 17 poziomie technologii, co da nam minus 20% do kosztów deva. Możemy też ulepszyć centra handlowe, które posiadamy i możemy podejrzeć, gdzie one są na mapie handlowej. Każde centrum handlu na drugim poziomie zmniejsza koszty developmentu w prowincji o 5%, a kiedy podniesiemy to do trzeciego poziomu, zmniejsza to już o 10%, ale uwaga, dla całego obszaru. Istnieje również modyfikator nazywany All Power Cost. I teraz tak, możemy go nabić z innowacyjności. Za 100 punktów innowacyjności mamy minus 10% i to też wpływa na development. Za odpalenie złotej ery również mamy modyfikator All Power Cost 10%. Idee narodowe krajów, zwłaszcza włoskich oraz niemieckich, również zawierają bonusy zmniejszające koszty deva. Idee, które zmniejszają koszty developmentu, są to idee ekonomiczne, które zmniejszają te koszty o 20%. Łączy się je często do pary z ilościowymi, by dostać politykę, która daje nam dodatkowe 10%. Często też nacje dostają w drzewkach swoich misji minusy do kosztów dewowania. Warto jest to sobie przejrzeć, kiedy zaczynamy grać danym krajem.
No to przebrnęliśmy przez większość modyfikatorów. Jak możecie się spodziewać, w dewowaniu właśnie też chodzi o to, że trzeba jak najwięcej ich nastakować, żeby jak najskuteczniej dewować. A nie jest to aż takie łatwe. A co do samego klikania dewuj, 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 to zazwyczaj zaczynam od palenia taksów, ale też trzeba to robić w odpowiedni sposób. W niskodewowych prowincjach robię to przed przekroczeniem pułapu 10 punktów, a w wysokodewowych prowincjach z dobrymi trade goodsami, a jakie to są, to sobie powiemy, robię to zaraz od postawienia tam pierwszego budynku produkcyjnego. Inną ciekawą strategią w momencie, kiedy mamy za dużo punktów administracyjnych w stosunku do wszystkich pozostałych, na przykład jest rozważenie zrobienia czegoś takiego, że najpierw zwiększamy prowincję o plus 1, o czym wam nie powiedziałem, to każdy z zwiększenie dewa zwiększa również wasze kraulancy. Więc po chwili, jak już coś podewujecie, macie ich sporo i na przykład możecie sprzedać wasze tytuły ziemskie i następnie uzyskać dzięki temu dodatkowe pieniądze. Prowincję, którą tak zdewowaliście, najlepiej potem spalić. Po takim spaleniu najlepiej sprawdzić, czy mamy wszystkie modyfikatory, które możemy w danej chwili zdobyć, i dewowanie zaczynam od wymaksowania tego, czego chcę dewować jak najwięcej, czyli tutaj w tym przypadku punkty militarne. Następnie zwiększam o jeden punkt dyplomatyczny i znowu militarny, znowu dyplomatyczny, znowu militarny, znowu dyplomatyczny, znowu militarny i tak w kółko, aż osiągnę poziom, który chcę. Możecie tak dewować do 10 punktów dewa łącznie lub do 20. Zazwyczaj dewuje się do 20, bo potem te koszty rosną bardzo sporo. Innym sposobem, nie aż tak skutecznego dewowania, ale często stosowanym, jest wykorzystanie tutaj szybkiego panelu dostępu, gdzie sobie segreguję wszystko po kosztach dewowania i dewujemy tak, jak chcemy. Czy dewowanie do 1, 9, 10 jest zawsze właściwe? No niekoniecznie, ale to przejdźmy do tablicy. Przygotowałem tutaj dla was taką tabelę pod kątem surowców, jak i tego, jakbym dewował prowincję z danymi surowcami. Surowce, które teraz się zaznaczają na ekranie, zazwyczaj przez całą rozgrywkę są dość drogie i zawsze warto je dewować za punkty dyplomatyczne, jak i oczywiście dopełniając to punktami militarnymi dla manpowera. Kolejny bardzo mały zbiór, tutaj szkoda w ogóle wydawać punktów dyplomatycznych, najlepiej to dewować punktami militarnymi dla manpowera oraz administracyjnymi dopełniając. Chociaż tutaj widzę, że zgubiłem wool. Osobną sprawą jest pszenica, wino oraz bydło. Jeżeli nam zależy w przypadku pszenicy na modyfikatorze za udział w handlu, który zwiększa właśnie o 20% nasz force limit, co jest dość sporą wartością, warto jest dewować pszenicę punktami dyplomatycznymi, w innych wypadkach militarnymi i administracyjnymi. Wino i pszenica, jeżeli gracie katolickimi teokracjami, no można tutaj oprzeć na nich swoją produkcję, ponieważ te teokracje dostają jako formę rządu zwiększenie produkcji tego dobra. Krówki. Cena krówek zazwyczaj przez całą rozgrywkę rośnie i pod koniec jest całkiem ok. Dlatego można, jeżeli nie macie lepszych dóbr, dewować je za punkty dyplomatyczne, przez co zwiększacie ich produkcję, przez co zwiększacie swój income z produkcji, a przez co zwiększa się wasz handel, ale tylko i wyłącznie w regionach, gdzie nie ma lepszych surowców. Inaczej raczej punkty administracyjne i militarne. Mała wstawka postprodukcyjna, sorki bez muzyki. Żeby nie było wątpliwości, najważniejsze w grach multiplayer są punkty militarne, potem dyplomatyczne, a na samym końcu administracyjne. O ważności i opłacalności dewowania punktami dyplomatycznymi i administracyjnymi świadczy właśnie cena danego trade goodsa. Tutaj przykładowo macie kloty, ryby, futra oraz grains. Po lewej macie cenę początkową, a na końcu cenę końcową danego dobra, ponieważ ta cena waha się przez cały okres gry. Więc co do zasady, zawsze lepiej dewować punktami dyplomatycznymi nawet grainsy czy ryby, ale pod warunkiem, że nie macie właśnie tych wyżej cenowo trade goodsów. Jeżeli brakuje wam punktów dyplomatycznych, bo będzie wam ich zawsze brakowało, no to w przypadku tych najtańszych surowców warto wtedy właśnie dodewować punktami administracyjnymi, by osiągnąć na przykład poziom 10, 20, 30 danej prowincji i dostać dodatkowy slot na budynki. Oczywiście pod warunkiem, że nie mamy punktów dyplomatycznych. Buildy mieszane, że tak powiem, no to powiem wam szczerze, że ok, możecie je stosować, ale tylko i wyłącznie w grach single player. Na multiplayer raczej nie, no bo realnie przegracie w długim okresie z waszymi przeciwnikami, którzy będą to robili idealnie. Oznacza to nie mniej, ni więcej, że w grach single player możecie dawać prowincję po prostu jak wam się podoba i jakie punkty macie. Tylko pamiętajcie o tej priorytetyzacji, że jeżeli wam zależy na manpowerze, no to najpierw manpower, jeżeli zależy wam na pieniądzach, no to dewujcie w pierwszej kolejności za dyplomatyczne, a potem dopełniajcie to administracyjnymi.
Jeżeli idzie o samodewowanie prowincji, no to w zasadzie już wszystko powiedziałem, co wiedziałem. Jeżeli macie jakieś swoje uwagi co do tego, no to zapraszam oczywiście do komentowania. A teraz przejdźmy do tego, gdzie jakie budynki w których prowincjach stawiać, bo to też super ważne, zwłaszcza na grach multiplayer, jak i toll w single playerze. Tak samo jak w przypadku dewowania, tak samo w przypadku stawiania budynków trzeba po pierwsze zwrócić uwagę, jakie surowce mamy w naszych prowincjach. Oczywiście im droższe, tym lepsze, a tutaj macie ich graficzne przedstawienie, które uważam za wartościowe, żeby stosować właśnie ten schemat budynków. Co do kolejności budynków, ważności bardziej, no to najważniejsza jest oczywiście w tym wypadku manufaktura, która daje nam goods produce w danej prowincji. Następnie budynek force limitowy, manpowerowy. Tutaj uważam, że to jest zależne od tego, czego bardziej potrzebujemy, na tym się skupiamy. No i następnie budynek produkcyjny. Ale uwaga, nie jest to schemat kolejności budowy, bo kolejność budowy będzie zazwyczaj totalnie odwrotna, że najpierw postawicie budynek produkcyjny, bo jest najtańszy, daje spory income, no następnie odkrywacie technologię na manpower, force limit i na samym końcu postawicie manufakturę. Ale w momencie, kiedy skończą wam się sloty w danej prowincji i musicie zdecydować, czy chcecie skasować któryś z budynków, no to myślę, że ten schemat wam podpowie. Dość podobnie wygląda schemat do budynków manpowerowych stricte, gdzie pomijamy manufakturę do goods produce i skupiamy się na produkcji manpowera w danych prowincjach. Oczywiście pamiętajcie o tych wyjątkach, o których wspominałem przy okazji dewowania dotyczących zboża, wina oraz krów. 90-95% waszych prowincji będzie się budowali właśnie według tych schematów. Są też od tego niestety wyjątki. W trade centrach lub ważnych tutaj handlowo prowincjach, takie jak tutaj przez ten znaczek prezentowanych, Lublin, Lwów, czy chociażby Memel, gdzie mamy bonus do local trade powera, warto jest postawić również budynek do handlu z tej grupy trade. Wymieniałbym budynek produkcyjny właśnie na jeden z tych handlowych. Prowincje defensywne, czyli te, w których zdecydujemy, gdzie chcemy postawić fort. Tam bym stawiał fort i w zasadzie żadnego więcej budynku, chyba że jakoś mocno przyszłościowo, ale to wtedy też bym zastępował budynek produkcyjny. Forty, pamiętajcie, że warto budować na takich dobrach jak tutaj sól, które zwiększają local defensiveness plus 15, na prowincjach, które zapewniają jak najwięcej przejść przez rzeki. Jak w przypadku Poznania, wtedy przeciwnicy dostają minus 1 podczas bitwy. Chyba moich ulubionych górach, gdzie mamy minus 2 do rola już tylko i wyłącznie za typ terenu oraz przejścia na rzekach. Większość terytoriów daje minus 1 jak lasy, bagna i tak dalej. Więc tutaj znowu trzeba zwrócić uwagę na mapkę terenu. Idealna odległość pomiędzy fortami to tak jak tutaj mamy pomiędzy Poznaniem i Krakowem. Fort, jedna prowincja wolna, kolejna prowincja wolna i fort w Krakowie. Oczywiście jedna prowincja przestrzału pomiędzy nimi też może być, ale wtedy forty będziecie stawiali za gęsto, co może ostro kosztować waszą ekonomię. W prowincjach defensywnych możecie rozważyć zbudowanie ramparsów, daje to dodatkowe local defensiveness oraz attrition for enemies plus 1, więc potrafi to manpowerowo naprawdę potężnie kosztować przeciwnika. I tutaj z woli ścisłości, w prowincjach defensywnych zazwyczaj ich się nie dewuje, przynajmniej na to mi zwrócono uwagę. I rozwijać je dosłownie na samym końcu, co jest w sumie logiczne, bo będą często siege'owane, będzie na nich nabijana dewastacja i będą najmniej wartościowymi prowincjami. Co do pozostałych budynków, mamy budynki government, tutaj oczywiście te do zmniejszania provincial governing cost, na grze tal się w ogóle nigdy nie buduje. Taksy, kościoły, te wszystkie, które mówię, że zawsze z taką przyjemnością palę. Je oczywiście warto czasem budować, zwłaszcza na początku rozgrywki, zanim możemy postawić budynki produkcyjne. Następnie myślę, że tak czy siak do 1500-1550 raczej w każdej prowincji je wymienicie na cokolwiek innego. Coastal Defense, tak lubiana przez boty, w grach multi praktycznie niestosowana i singlowych tym bardziej nie radzę. Co do marynarki, tych budynków w większości typów gier też się również nie stawia, chyba że gracie jako jakiś support na multiku albo pirat. No to wtedy zazwyczaj wymieniacie budynki na force limit na budynki do marynarki. Bo wtedy chcecie budować silny handel oparty na waszych statkach i najczęściej po prostu dławić czyjąś ekonomię, niszcząc jego siłę handlu w danym trade node. Co nie, Fredzio? Z manufaktur State House'u nigdy się nie buduje w grach TAL, nie ma po co. Oczywiście furnans, w momencie kiedy pojawia nam się węgiel, trzeba w każdej prowincji z węglem skasować manufakturę i postawić tam furnans.
Jest to bardzo opłacalne, bo każdy jeden zwiększa nam Goods Produce Modifier w naszym kraju o 5%, a to naprawdę sporo. Więc jak widzicie, tak naprawdę Gratol opiera się na zbudowaniu 3-4 budynków na prowincję i tyle. W zasadzie nie ma tutaj żadnej większej filozofii. Oczywiście to, co Was będzie najbardziej tutaj ograniczało, to limit budynków, który pamiętajcie, że przeważnie zwiększa się poprzez podnoszenie developmenta o 10 punktów, czyli teraz na 10 byśmy coś dostali, potem na 20, 30, 40, 50, w sumie kto by dawało do 50. Jedyny typ terenu, który daje Wam dodatkowe budynki, to oczywiście farmlandsy oraz po ulepszeniu do 3 poziomu portu Possible Number of Buildings również jest zwiększany o +1. Warto na to zwrócić uwagę i to dla całego obszaru. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat mechanik Europe Universalis 4, zapraszam do playlisty. Zapraszam również do playlisty z poradników do krajów.